Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony Fischu i witam was w filmie, gdzie będziemy sobie omawiać trailer do nowego dodatku do Prison Architecta, czyli Jungle Pack. Trailer wyszedł dosłownie chyba z godzinę temu lub może trochę dłużej jak to oglądacie i zdążyłem sobie go już tak mniej więcej przeanalizować, więc najpierw sobie obejrzymy trailer, żeby wam przedstawić jak to wygląda, a potem będziemy sobie analizować... Po kolei wszystko. Tak więc puszczamy. Trailer jest dosyć szybki, więc szybko to pójdzie. I tak w zasadzie to tyle. Więc to był cały trailer. A teraz sobie go przeanalizujemy, tak powiedzmy. O wiele wolniej, i tak, na samym początku, dodatek będzie czymś w rodzaju poprzednich dodatków, czyli taką małą zawartością, bym powiedział, pewnie w okolicach 11 zł. Zresztą zaraz sobie jeszcze zobaczymy na Steamie. Będzie to raczej dodatek w formie nowego scenariusza do gry, gdzie dużo przedmiotów może zmienić tekstury, jeżeli po prostu sobie taką wybierzemy, no nie? Tak na przykład jest z tym Future Tech Pack, czy jakoś tak. To tam też możemy wybrać sobie jakieś futurystyczne skiny do właśnie naszych więźniów, strażników i tak Więc tutaj prawdopodobnie będzie to samo. Ale co mamy na pierwszym screenie? Na pierwszym ujęciu już widzimy od razu, że mamy nowy obiekt. Czyli to będzie prawdopodobnie palenisko czy coś takiego, gdzie będziemy mogli się prawdopodobnie ogrzać. Kolejną nowością jest ławka z bambusa, tutaj ta wieża strażnicza z bambusa oraz łóżka bambusowe. I tu jeszcze mamy również nowe kratki do odpływów, oraz tutaj rogiem można zauważyć moskitierę, oraz jeszcze mamy tutaj nowe kraty, no i nowy rodzaj tych. Nowy rodzaj drzew. Plus jeszcze mamy reskin kamer oraz reskin strażnika tego snajpera, czyli strzelca wyborowego, ile dobrze kojarzę nazwę tą prawidłową. Możliwe, że te rzeczy będą dodane jako nowe. Na pewno Moskitiera będzie jako nowa i to będzie jako nowe, a reszta to może być po prostu reskin w ramach tego scenariusza. Więc możliwe, że tylko to i to zostanie dodane, a reszta to będzie po prostu reskin, w zależności od tego, czy sobie wybierzemy taki czy inny zestaw tekstu. Lećmy dalej. Następnie mamy kolejne rzeczy, czyli do ławek dochodzą jeszcze nam stoły, a do drzwi dochodzą nam jeszcze tutaj takie. Nowe ogrodzenia. Nie wiem, czy to są raczej takie zardzewiałe, czy raczej coś bardziej jakieś drewno, czy coś takiego. Nie wiem, nie orientuję się. Na pewno są nowe podłogi. Tutaj mogliście zauważyć jeszcze na poprzednim screenie, na poprzedniej klatce, że są nowe rodzaje tutaj płytek. Czyli takie, nie wiem, pokryte mchem, tu trochę poniszczone. A tu są w ogóle jeszcze inne płytki. Bardziej takie, nie wiem jak to nazwać azteckie czy coś takiego z jakiegoś kamienia niebieskiego. Czy coś jeszcze tutaj się zmienia? Te podłogi już chyba były, o ile dobrze kojarzę. To jest chyba ziemia i błoto, czy tam trawę i błoto, ale mogę się mylić. Może to być tak w zasadzie coś innego, więc to potencjalnie też może być nowa, nowa podłoga. Jeszcze tutaj możemy zobaczyć, że też będzie reskin strażników. A tutaj znowu widzimy nowego naczelnika. Nie wiemy jak się nazywa. Nowego dyrektora oraz brygadzistę. A ten jak szerw wygląda. Będzie strzekły swojego Teksasu czy coś. Będzie nowe pomieszczenie, czyli kino, gdzie nasi więźniowie będą mogli prawdopodobnie sobie odpocząć i no spędzić sobie miło czas. Mamy reskin do strażników z bronią, no i tu się zaczynają schody, ponieważ, no, jak możemy zobaczyć, nasi więźniowie będą chorować. Chorować prawdopodobnie będą dlatego, że jak mogliście usłyszeć gdzieś tam w tle, wzyczały e, komary czy tam moskity. E, więc bardzo prawdopodobne, że do, zostanie dodana mechanika malarii czy coś takiego. Zostanie dodana po prostu malaria do naszego więzienia. Będą więźniowie gorączkować, no i pytanie, czy oni przetrwają to wszystko i jak ciężko będzie to wyleczyć, o ile w ogóle będzie się dało wyleczyć. A jeszcze będzie jeden sposób na to, żeby się tak zarazić, ale to za moment. O, i tu, jak widać, moskity sobie latają. Tak, nowy wygląd, a raczej reskin dla woźnych oraz reskin dla więźniów z takimi bardziej ubłoconymi. Uniformami. Tu już, jak wspominałem, są moskit moskitiery. Prawdopodobnie będą nas strzec przed urządleniami moskitów, dzięki czemu nasi więźniowie będą mieli mniejsze szanse na zachorowanie na malarię. Reskin do lekarzy: i tu mamy nowego psa, stróżującego. Wygląda trochę jak York, i ma na pewno nową to ubranko, takie z K9, no nie? No to wcześniej chyba było granatowe albo takie czarne, a teraz jest czerwone. Prawdopodobnie to też jest kwestia reskinu do, właśnie tutaj, tego Jungle Packa. Plus jeszcze widzę, że tu jest jakaś karta dostępu. Pytanie, czy to jest ze względu na dodatek, który był, czyli Future Tech Pack, tech pack. czy będą też jakieś drzwi? ze zdalnym dostępem, czy coś takiego. Bo nie widzę za bardzo zastosowania przy takim scenariuszu tego typu kart. Ale no zobaczymy. I to by było chyba na tyle z zwiastuna, zwiastunów na YouTubie. Przejdźmy teraz jeszcze sobie na Steama. I na Steamie mamy pokazaną tą scenę, gdzie tutaj jest właśnie ta scena. wieża strażnicza. Następnie mamy właśnie informację o tym, że nasi więźniowie mogą się również zarazić, bo jest jakiś... Zakażony przedmiot znaleziony w więzieniu, i oni będą mogli się zakazić właśnie chociażby od tego przedmiotu, jeżeli podejdą zbyt blisko do niego. Więc trzeba będzie na to na pewno uważać. Podejrzewam, że to są nowe podłogi do kuchni. Z tego co tak zauważyłem, to raczej takich nie było. Więc mogę tak wnioskować, że będą nowe dodane do kuchni, właśnie. Następnie widzimy tu również kolejny reskin, tym razem do naszej księgowej. Tu są na pewno reskiny nowe do robotników, którzy będą mieli kaski i latarki na głowach. Pewnie i tak im to nic nie będzie dawało, ale ale są nowe reskiny. I tak jak mówiłem, tutaj widać tą podłogę. Ona jest bardziej żółta. A takiej podłogi ja nie kojarzę w prisonie, czyli raczej to jest coś nowego. Na pewno jest reskin do kucharzy, tylko tutaj za bardzo ich nie widać i jest również stół do podawania z bambusa. I to już chyba wszystko z takich rzeczy. Może gdzieś lepiej będzie widać tych kucharzy. Nie wiem czy da się to jakoś przybliżyć. No niestety się nie da, ale tutaj widać, że będą mieli takie przepasane jakby w biodrach fartuszki. Zielone i będą mieli chyba takie granatowe uniformy, bodajże. No, coś takiego. I jeszcze jakieś takie czapeczki śmieszne, jakieś bandany, coś takiego. I to by było tyle z nowości, które zauważyłem, że będą dodane. Ja tu jeszcze jedną rzecz zauważyłem. Będzie dodane kolejne jeszcze pomieszczenie dla odwiedzających. Będzie recepcja dla nich. Będziemy ich przeszukiwać i pewno. I możliwe, że oni będą po prostu czekać na swoją kolej, żeby tutaj wejść. Ciekawa nowość. Na pewno myślę, że się powinna przydać. To na pewno. Troszkę tego jest. Na pewno dużo reskinów, dużo takich stylistycznych rzeczy. Czyli coś w rodzaju tego, co dostawaliśmy już poprzednio. Nie podejrzewam, żeby to było coś niesamowitego. Dalej czekam na jakiś o wiele większy dodatek. Jakiś ciekawszy typu jak było to z Going Green, gdzie faktycznie ta rozgrywka zostanie dosyć mocno zmieniona, a nie tylko, że mamy scenariusz na jedną rozgrywkę i w sumie to tyle. Podejrzewam, że... A właśnie, mieliśmy sprawdzić coś, kiedy w ogóle wyjdzie ten dodatek. Dodatek wyjdzie 7 lutego, to już tutaj wiemy. A kosztować będzie, pewno nie napisali, ale podejrzewam, że 11 zł, czy tam 12, chyba tam 10,99, podejrzewam, one kosztują te dodatki. Będzie kosztował 3 dolary, więc podejrzewam, że to będzie coś w granicach właśnie tych 12 czy tam 11 zł, co za poprzednie dodatki płaciliśmy. Więc no, można sobie podarować na przykład, nie wiem, jednego kebaba i kupienie sobie nowego dodatku do, do Prisona i jeszcze wam zostanie na, jakiś, na jakąś kole czy coś. Więc tak jak mówię, czekam na kolejne, jakby dodatki, które będą trochę większe. Te dodatki mogę porównać do jak mieliście Simsy, To był dodatek i akcesoria. To mógłbym porównać te dodatki ostatnie bodajże 3 czy 4-3 chyba. Mógłbym je porównać do e, właśnie akcesorii w Simsach. Że w sumie nie wrzucają ci nic szczególnego, tylko jakąś taką drobniejszą zawartość, którą możesz wykorzystać u siebie w więzieniu, ewentualnie pobawić się nowym scenariuszem i to wszystko. A właśnie takie dodatki typowe, no to typu going green i tak dalej. I cóż, na pewno będzie omówienie dodatku, jak tylko wyjdzie. I ode mnie to w sumie tyle na ten moment. Dajcie znać, jak wy się zapatrujecie na ten dodatek. Na pewno się jaram właśnie tym kinem co będzie, ale reszta to jest takie, no, fajne. Fajne, takie porównywalne do tego, co mówiłem przy poprzednich dodatkach. Cóż, właśnie dajcie znać, jak wam się y, podoba zwiastun i czego oczekujecie jeszcze od Paradoksu w przyszłości. Ja się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia, do usłyszenia. No i cześć.